Plaża zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie wyspy Uznam za bardzo się nie różni. Wszędzie piasek i morskie fale, tylko że za spacer po polskiej stronie nie trzeba płacić. Do niemieckiej kurtaksy już zdążyliśmy się przyzwyczaić, tylko że teraz pójdzie w górę. Od 1 kwietnia za spacer po niemieckiej promenadzie trzeba będzie zapłacić 3,90 euro. Czy to oznacza, że turyści, nawet ci niemieccy, zdecydują się na wypoczynek po polskiej stronie wyspy Uznam? Myślę, że nie. Oczywiście są takie obiekty, głównie strefa wolnego czasu, tak jak na przykład obiekt, który reprezentuję, które dzięki wprowadzeniu tej opłaty będzie bardziej konkurencyjny cenowo i dla turystów polskich i niemieckich. Bo przypomnę, po to, żeby zwiedzić muzeum w Peneminde na przykład, będzie trzeba, mówiąc wprost, dopłacić 20 zł. I wszystkie atrakcje na wyspie Uznam takim dodatkowym podatkiem będą objęte. Natomiast jeżeli popatrzymy daleko w przyszłość, to oczywiście żadna osoba świadoma tego, czym jest turystyka, z tego typu rozwiązań nie powinna się cieszyć. To jest duży problem. To jest problem, który, gdyby nie to, że ta branża, no mówiąc szczerze, przechodziła już różne kryzysy, jest bardzo elastyczna, bardzo pomysłowa, to mogłoby się zakończyć po prostu bankructwem. Przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu tur operatorów. Taki przykład, na przykład kolejka turystyczna, która między innymi wozi i polskich, i niemieckich turystów do niemieckich kurortów. Bilet na najkrótszej trasie wzrośnie przez tą opłatę o 100%. Więc tak naprawdę stanie się to produkt niekonkurencyjny tylko dla wybranych. No i gdyby nie to, że oczywiście, powtórzę, branża jest bardzo elastyczna, no i ma alternatywne pomysły, to po prostu te biuro musiałoby się zamknąć, zwolnić kierowców, zwolnić panią, która sprzedaje bilety, po prostu zlikwidować miejsca pracy. Podobna rzecz ma się na przykład z tymi, którzy organizują wycieczki jednodniowe, na przykład do wspomnianego już wcześniej Peneminde. 20 zł dodatkowo do każdego biletu, to przy dzisiejszych czasach, nie oszukujmy się, bardzo duża suma, tym bardziej, że są konkurencyjne kierunki, gdzie tej opłaty nie ma, na przykład na polską część wyspy Uznam czy wyspę Wolin, które dzięki temu, że jej nie ma, po prostu, mamy nadzieję, będą cieszyły się większym obłożeniem. A trzeba przyznać, że ostatni rok to rekordowe przychody polskiej formuły opłaty uzdrowiskowej, której pobieranie znacznie różni się od tej niemieckiej. Dziś ta stawka wynosi 5,40 zł, natomiast turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia, płacą ją za spędzoną pierwszą noc, tak? Czyli wszyscy operatorzy turystyczni, właściciele hoteli, pensjonatów są jakby inkasentami tej opłaty i oni przekazują ją do miasta. W ubiegłym roku, kiedy stawka była niższa, wynosiła 4,80, mieliśmy wpływy na poziomie 12 milionów złotych, z czego drugie tyle dokłada budżet państwa i całe te pieniądze przeznaczone są właśnie na rozwój infrastruktury turystycznej, poprawę ścieżek rowerowych, chodników, czy też promocję miasta, która przynajmniej od czasów pandemii przynosi takie skutki, że przyjeżdża do nas coraz więcej turystów i z Polski, i z zagranicy. Za rok 2022 12 milionów, a warto dodać, że za 2021 rok była to kwota niższa o 5 milionów złotych. O ile jednak stawka za opłatę klimatyczną w Świnoujściu ustalana jest przez Radę Miasta, tak większość decyzji dotyczących wyspy Uznam zapada w parlamencie landu Pomorze Przednie Greifswald w Schwerinie, gdzie między innymi mogłaby zapaść decyzja o całkowitym zwolnieniu mieszkańców Świnoujścia z kurtaksy. Śledziłem to, co się dzieje na polu współpracy transgranicznej i dopóki nie zacząłem się spotykać ze stroną niemiecką, to wydawało mi się, że ta współpraca należycie się układa. Mimo oczywiście tych różnych sygnałów, no na przykład nie wiem, najbardziej restrykcyjne przepisy covidowe, które dotknęły tylko nas, czyli północną stronę Niemiec, bo przypomnę, że w Brandenburgii te przepisy zostały bardzo szybko zmienione, te obostrzenia były stosowane o wiele krócej. Mówiąc wprost, Brandenburgia wyszła naprzeciw na przykład małemu ruchowi granicznemu i takiej miejscowości, gdzie są Polacy i Niemcy na jednej granicy. U nas, przypomnę Państwu, te obostrzenia Niemcy trzymali, brzydko mówiąc, tak kolokwialnie, do samego końca. I to było bardzo niepokojące. Gdy zaczęliśmy zajmować się między innymi kurtaksą i analizować tą współpracę na przestrzeni ostatnich lat, dziś mogę powiedzieć, oczywiście to jest bardzo subiektywny punkt widzenia,
że chyba cofnęliśmy się a propos współpracy do okresu sprzed 15 lat, kiedy tą współpracę trzeba tak naprawdę na nowo budować. I Kurtaxe jest tego najlepszym przykładem. Od 10, 12, 15 lat samorząd prowadzi co jakiś czas rozmowy ze samorządem niemieckim, mówię o świnoujskim samorządzie, aby na stale prawnie usatysfakcjonować ten fakt, że mieszkańcy Świnoujścia nie płacą tej opłaty. Efekt jest taki, jaki jest, czyli żaden. Dzisiaj niemiecka strona, tak jak pan sam już to powiedział, wprowadza tą opłatę i nas o tej opłacie informuje, nawet więcej. Gdyby nie to, że myśmy usłyszeli od naszych przedsiębiorców, że jest planowana taka opłata od 1 kwietnia i poprosiliśmy stronę niemiecką o spotkanie, to najprawdopodobniej byśmy się o niej dowiedzieli w parkomacie w Kaiserbadzie, że tam już nie jest opłata 2,70, a 3,90. Więc ten brak współpracy transgranicznej, brak świadomości, jak ona jest ważna, że tak naprawdę, powtórzę raz jeszcze, my nie jesteśmy konkurencyjni wprost regionalnie dla siebie, a powinniśmy tą współpracę rozwijać po to, aby być konkurencyjnym dla innych ośrodków turystycznych i że więcej współpracą zbudujemy niż stracimy, po stronie niemieckiej tak naprawdę tej świadomości nie ma. A dowodem jest ta Kurtaxa, dowodem jest to, że przy planowaniu strategii rozwoju turystyki dla Wyspy Uznam pomysł, aby uczestniczyło w tym Świnoujściu, został bardzo szybko storpedowany. Wiemy, że przez niemiecką branżę turystyczną. Wiemy też, że w Schwerinie, czyli na poziomie landu, gdzie duża część decyzji zapada, bo mówimy jednak o prawie na wysokości landu, tej takiej prawdziwej przyjaźni chyba nie ma. Przykładów jest naprawdę dużo tej złej współpracy, bo ta zła współpraca to na przykład, nie wiem, szlak rowerowy wokół Zalewu, gdzie polska strona zaproponowała, mówię już o inicjatywach pana marszałka, wspólny logotyp, a Niemcy stwierdzili, że nie, oni będą mieli swój. To są, ktoś powie, szczegóły, ale te szczegóły składają się na obraz całości. Mam nadzieję, że to zmienimy. Że tu Kurtaxe, te zamieszanie, które przy okazji powstało, ten szum taki nawet mówiąc wprost medialny, bo przypomnę, że dziś nawet odwiedzają w tej sprawie Świnoujście dziennikarze ze Szwajcarii, z Francji o to pytają, bo nie rozumieją tego rozwiązania jak na jednej wyspie w wspólnej Europie, gdzie wydawano przez lata miliony euro na współpracę. Polacy zaraz będą musieli stawiać słupy graniczne na plaży. Dlaczego? Bo mieszkaniec miasta czy turysta ma prawo wiedzieć, że przekroczył granicę i że podlega dodatkowej opłacie. Dzisiaj słupa granicznego na plaży polsko-niemieckiej nie ma. Jest oczywiście na promenadzie transgranicznej, ale można go przeoczyć. No i coraz częściej słyszymy, na przykład w punkcie informacji turystycznej, w mailach, w telefonach do nas, że to jest duże zaniechanie samorządu i osób, które zajmują się turystyką, że tych osób nie ma, bo gdyby oni wiedzieli, w którym miejscu zaczynają się Niemcy, to przy tych obostrzeniach finansowych, przy tych, niektórzy mówią, restrykcjach, po prostu nie zamierzają dalej spacerować. Jedna wyspa, jedna plaża, ale dwa państwa i dwa różne systemy prawne. Chociaż Piotr Piwowarczyk dostrzega pewne plusy nowego modelu Kurtaxe, to jednak ma ona sporo wad, które co ciekawe niepokoją też niemieckich przedsiębiorców. Rozwiązania, które Niemcy wprowadzają, uważamy za słuszne. Uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł, to znaczy wprowadzenie takiego produktu jak Kurtaxa, w którym jest bezpłatna komunikacja, bezpłatne toalety, bezpłatne molo i szereg różnego rodzaju ekstrasów. Natomiast sposób wprowadzania, biorąc też pod uwagę nasz portfel zakupowy mieszkańców i różnice w sposobie naliczania, według nas jest niedopuszczalne, tym bardziej, że ten sposób wprowadzenia tej opłaty jest taki, pan redaktor o tym powiedział, on został narzucony, strona polska przez przypadek została o tym poinformowana. W żaden sposób nie starano się nawet poprosić o naszą opinię, bo my zdajemy sobie sprawę, wolność domku w swoim domku. Tak jak my stanowimy prawo na terytorium Polski, tak Niemcy mają prawo stanowić prawo na terytorium swojego kraju. Natomiast no chyba nie po to, powtórzę raz jeszcze, już nawet czynnikiem ekonomicznym, wydawano miliony złotych na zacieranie tej granicy, na tą współpracę, na to pojednanie, aby niszczyć to, tego typu działaniem, które jest nieprzemyślane i mamy cały czas nadzieję, że strona niemiecka zacznie czynić starania, aby po prostu w pewnym zakresie te przepisy zmienić, skonsultować ze stroną polską, no i wyjść po prostu naprzeciw naszym oczekiwaniom. Oczywiście w pierwszej kolejności mówimy o tych oczekiwaniach w stosunku do mieszkańców, no bo oni są tutaj w cudzysłowie największą ofiarą tego rodzaju rozwiązania, chociaż ofiarą są też przedsiębiorcy niemieccy, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. A warto o tym powiedzieć.
wśród niemieckiej branży turystycznej, szczególnie branży wolnego czasu, nie ma jednego głosu, jednej opinii. Bardzo wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, krytykuje to rozwiązanie i uważa, że ono jest szkodliwe. Boją się, że pozbawi ich to dochodu ze strony kilkuset tysięcy turystów jednodniowych, którzy ze Świnoujścia przechodzą na stronę niemiecką. Przypomnę, to jest kilkaset tysięcy ludzi. Jedna kolejka turystyczna to jest kilkanaście tysięcy w jednym sezonie turystycznym, średnim i wysokim. Ilu z nas, mieszkańców miasta, przechadza się tam, aby w tej pięknej architekturze, na tym powietrzu, podobnie jak w Świnoujściu, tak samo pachnącym jodem, po tym piasku swobodnie przespacerować i cieszyć się, że jesteśmy Europejczykami. Ja mam takie obawy, że duża część tych osób po prostu z tego zrezygnuje. Tym bardziej, że strona niemiecka zapowiada, że będzie coraz bardziej restrykcyjnie ściągać tą opłatę. Bo ta ściągalność i dla Polaków, i dla Niemców po niemieckiej stronie wcale nie jest duża. Bo ja Państwu przypomnę, że według niemieckich danych to jest około 20%. I to pokazuje pewien problem, który tam jest. Wskazuje na to, że być może nie do końca jest to pomysł przemyślany. Oni między innymi wprowadzając tą podwyżkę i dorzucając tą komunikację, będą starali się tą ściągalność trochę zwiększyć. Na pewno jest tak, że te kilkaset tysięcy jednodniowych turystów z Polski, to także Niemcy, którzy u nas śpią, jest łakomym kąskiem i niemieckie obiekty mogą odczuć, przynajmniej część z nich, brak tych pieniędzy. Czy niemiecka opłata zniechęci turystów do wypoczynku po zachodniej stronie wyspy Uznam? O tym przekonamy się w nadchodzącym sezonie wakacyjnym. Jednak kurtaxe ma też wpływ na życie mieszkańców Świnoujścia. O tym m.in. mówił zastępca prezydenta Paweł Sójka podczas dzisiejszego briefingu dla prasy. Na wystąpienie zastępcy prezydenta zapraszamy po aktualnościach.